Historia i tradycje 4. Pułku Piechoty Legionów Polskich na tle wydarzeń I wojny światowej. Ogólnopolski konkurs pod takim hasłem zainaugurował przypadające w tym roku obchody stulecia utworzenia 4. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 4. Pułku, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, mieście o bardzo dużej tradycji legionowej. Znaczenie tego pułku jest ogromne, jak wszystkich czwartaków, którzy zapisali się złotymi zgłoskami do Księgi Oręża Polskiego. I trudno tutaj zapomnieć o 4. pułku, bo przecież ten pułk stacjonował 1921 roku w Kielcach. Mamy historyczne koszary, gdzie w tej chwili na Bukówce jest centrum szkolenia dla potrzeb misji zagranicznych, a zatem nie możemy zapominać jako Kielczanie, jak to się mówi, skąd nasz ród. Konkurs adresowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, żołnierzy zawodowych oraz pracowników jednostek Wojska Polskiego, nie posiadających wykształcenia historycznego. W pierwszym etapie, który odbył się w listopadzie minionego roku, uczestniczyły w nim 373 osoby z 68 placówek z całego kraju. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 46 osób z 20 jednostek. Test poświęcony formacji wojskowej jednej z najbardziej zasłużonych dla odzyskania niepodległości Polski podczas I wojny światowej odbył się w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, zaś uroczyste zakończenie w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Zdobywca pierwszego miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w przyszłości ma być informatykiem, ale historia to jego pasja. Jestem patriotą i cały czas mnie interesuje historia Polski i lubię poszerzać swoją wiedzę. Poziom był bardzo trudny według mnie. No widać, że niektórym nie poszło. Mi to bardzo pomogła pani moja od historii, pani Ciszewska. Przygotowywała bardzo długo mnie. Wiele godzin poświęciła i dni, żeby mnie przygotować do tego konkursu i jestem bardzo dumny, że mogłem go wygrać i nie zawiodłem. Zwycięzca w kategorii jednostek strzeleckich nie krył zaskoczenia tym, że osiągnął taki sukces. Długo się dosyć interesuję taką historią, pierwsza wojna światowa i druga. No i odsłyszałam od mamy, że jest taki konkurs, no i postanowiłem wziąć udział. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz prezydent Kielc.